Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Rozmawiać będziemy dziś o rozwoju własnej kariery naukowej. Porozmawiamy o doktoratach wdrożeniowych i poszukamy sposobów na połączenie praktyki z teorią, na sprawienie, by nasze prace doktorskie miały wpływ na gospodarkę. O tym za chwilę, wcześniej jednak zajrzymy do prasy i sprawdzimy, co ostatnio w gospodarce. Wskutek walki z koronawirusem największe miasta mogą stracić do końca tego roku około 2 miliardów złotych, podaje dziennik Gazeta Prawna, powołujący się na dane Unii Metropolii Polskich. Na największym minusie są dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Zostajemy w tym tytule i czytamy dalej. Nie widać dużego wzrostu obrotów po odmrożeniu w hotelarstwie czy gastronomii. W restauracjach ponad pół miesiąca po odmrożeniu nadal obroty są mniejsze niż przed pandemią. Za to u fryzjerów szturm klientów. Rząd pracuje nad połączeniem podmiotów rolno-spożywczych znajdujących się pod nadzorem państwa. W skład holdingu może wejść także sieć sklepów. Jak wynika z nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej, w grę wchodzi m.in. Żabka lub Tesco. Postawy kredytowe, czyli jak Polacy zaciągają i spłacają kredyty. To jeden z tematów, które poruszyło podczas szkolenia online Biuro Informacji Kredytowej, partner programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Przyjrzymy się temu zagadnieniu i my w naszej audycji, i to w niedalekiej przyszłości. A teraz zajmujemy się nauką. Za nami w sumie najtrudniejszy dla uczelni czas od bardzo dawna, semestr, podczas którego wielu studentów, pracowników siedziało w domu, ale dało to też pewne nowe możliwości. Zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka, system działający o reformę szkolnictwa wyższego zadziałał. Uczelnie już dużo wcześniej korzystały z nowoczesnych narzędzi. Wśród tych narzędzi były te formy zdalnego nauczania i metodologia kontaktu pracowników naukowych ze studentami, i te rozwiązania wymagały takiego skokowego zwiększenia ich potencjału, i tak się stało. My z poziomu Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego oczywiście w tym procesie uczestniczymy, dostosowujemy pewne przepisy i ramy prawne, żeby ten system jak najlepiej działał. Oferujemy też swoją pomoc i wsparcie, ale z satysfakcją patrzymy, że ta autonomia uczelni zafunkcjonowała, że znalazły się różne sposoby podchodzenia do tematu, ale z ogromną troską, ale też ze sprawnością i szybkością działań. I tutaj zarówno kwestie zdalnego nauczania, jak i kwestie wyborów na uczelni, kwestie właśnie wykorzystania nowoczesnych technologii. To wszystko dzieje się na naszych oczach, niejako dając przyspieszenia tym wszystkim rozwiązaniom. I myślę, że też nabieramy przekonania, że część czy większość może nawet tych rozwiązań wejdzie na trwałe do tej przestrzeni funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Oczywiście wspomniałem o tym wspieraniu z poziomu ministerstwa, zapewniając ramy prawne niektórym rozwiązaniom, ale też na przykład stworzenie czy rozbudowa takiej platformy pomagającej w zdalnym nauczaniu, ona się Nawojka tak ładnie nazywa, no to jest rzeczywiście taka przestrzeń, gdzie można dokonywać tego transferu wiedzy, wykorzystując tą technologię. No i to się sprawdziło na tyle, że projekt ma charakter rozwojowy. Projekty mnożą się, pomysły mnożą się, bardzo, bardzo dobry kierunek. To przy okazji zajrzyjmy do portalu Nawojka. Katalog kursów jest dość obszerny, a w nim m.in. kursy dla początkujących i średnio zaawansowanych, a tematy od metod analizy danych po przygotowanie pracy dyplomowej i zarządzanie współczesną firmą. Nauki humanistyczne, komputerowe, społeczne, techniczne i co ciekawe, kursy te oferują nie tylko największe uczelnie, lecz także te mniejsze w mniejszych polskich miastach. Zachęcam do przejrzenia tego portalu
na wojka.pl. To polska platforma z kursami, które są dostępne bez opłat i dla każdego, kto się zarejestruje. Do tematu doktoratu wdrożeniowego przejdziemy za moment, porozmawiamy o tym, co daje taka forma studiów trzeciego już stopnia. Trzy grosze o ekonomii. Wyobraźcie sobie, że łączycie pracę ze studiami. No wiem, wielu z Was już to robi, ale przenieśmy się na poziom doktorantów. Doktoraty wdrożeniowe to pomysł, który ma połączyć pracę w firmie z ulepszaniem tej firmy, a przy okazji z nauką w ramach studiów trzeciego stopnia. Będziemy dziś mówić o korzyściach dla doktoranta. Ten pod opieką dwóch opiekunów, naukowego i pomocniczego, ma przygotować taką pracę doktoranta, która usprawni działanie przedsiębiorstwa, w którym ten doktorant pracuje. Podobny program istnieje m.in. w Danii. Niebawem końcowy termin zbierania wniosków aplikacji tych, którzy chcieliby prowadzić takie doktoraty. Więcej na ten temat minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek. Mamy już kilkaset zgłoszeń. Zachęcam, żeby o tym rozwiązaniu, czy jeszcze w tej edycji, czy za rok, bardzo poważnie myśleć, bo to rozwiązanie pozwala na takie właśnie praktyczne spojrzenie na naukę, gdzie efekty pracy naukowej natychmiast są związane i przekładają się na efekty w gospodarce, w przemyśle. Stosowne umowy pokazują, że można być, że tak powiem, dobrym pracownikiem, współpracownikiem dla uczelni i jednocześnie dla biznesu, a rozwiązania łączące naukę z przemysłem, z gospodarką wtedy mają tą najkrótszą, najprostszą ścieżkę. Mam nadzieję, że przybywa tych bardzo dobrych przykładów, udanych przykładów z tej początkowej fazy wdrażania doktoratów tego typu i one będą taką najlepszą zachętą dla wszystkich, żeby przemyśleć, czy właśnie nie podjąć takiej szczególnej ścieżki, ale rzeczywiście z wieloma zaletami, plusami, tak jak wspomniałem, i dla uczelni, i dla samej osoby, i dla szerzej rozumianej gospodarki. Przykładów właśnie z tego trudnego czasu, gdzie nauka na te realne potrzeby natychmiast szukała odpowiedzi, jest co najmniej kilka i one są takie, które dają nam wszystkim satysfakcję. Tutaj myślę o tym wszystkim, co się udało zrobić, jeśli chodzi o testy związane z wykrywaniem koronawirusa, ale też o rolę choćby informatyki w przepracowywaniu tego morza czasami danych, które w tle gdzieś tam powstawania czy prowadzonych badań są potrzebne, ale też o takich bardzo praktycznych rozwiązaniach jak respiratory, czy powiedzmy systemy termowizyjne, czy wentyl, który z jednego respiratora nagle pozwala obsłużyć dwóch pacjentów. To są przykłady, którym kibicujemy, które nas cieszą i to jest tylko taki sygnał, jak bardzo może nauka w praktyczny sposób mieć ogromne znaczenie społeczne. Trzy grosze o ekonomii. To ten czas w roku. Egzaminy, sesje i ważne decyzje dotyczące naszej przyszłości, również naukowej. Rozmawiamy dzisiaj o doktoratach wdrożeniowych. Drodzy studenci, planujecie naukę w szkole doktorskiej? Macie pasję? Chcecie rozwijać swoją karierę naukową? Aplikujcie do programu Doktorat Wdrożeniowy. Pod okiem dwóch opiekunów przygotujcie rozprawę doktorską i rozwiążcie technologiczny problem pracodawcy. W programie Ministerstwa Nauki uczestniczy już ponad 1000 doktorantów. Doktorat wdrożeniowy to wiedza, praktyka, rozwój i podwójne wsparcie finansowe. Duże wyzwanie? Tak, ale na końcu drogi olbrzymia satysfakcja. Chcecie mieć wpływ na rozwój polskiej nauki? Szczegóły na www.nauka.gov.pl.
W audycji dzisiaj rozmawiamy o formie nauki i praktyki. Doktorat wdrożeniowy to forma studiów trzeciego stopnia, podczas których zarówno się uczycie, jak i pracujecie w firmie, jak i wasza praca ma wpłynąć na rozwój tego przedsiębiorstwa. To tak w skrócie. Zdaniem ministra nauki Wojciecha Murdzka, nauka może pomóc wyjść z kryzysu, w który teraz gospodarka wpadła, a jednym z pomysłów na to jest doktorat wdrożeniowy. Teraz oczywiście obserwujemy ten kryzys światowy, gospodarczy, no i tutaj rola nauki jest przepotężna. Mam nadzieję, że zaczynając od studentów, od kół naukowych, poprzez pracowników naukowych, poprzez tych, którzy pracują w laboratoriach, że odpowiedź nauki, jak mądrze, jak szybko z kryzysu wychodzić, wykorzystując wiedzę, to ogromne oczekiwanie społeczne. Mam nadzieję, że ci, którzy w ten nurt bardzo aktywnie będą się włączali, będą mieli satysfakcję taką ściśle naukową, ale też będą mieli tą satysfakcję społeczną, że są doceniani, że są zauważani, a rzeczy, które proponują czy rozwiązania zmieniają naszą rzeczywistość na dobrą czy bardzo dobrą. Dodam tylko, że w rozpoczętym 3 lata temu programie uczestniczy ponad 1000 doktorantów. W tym roku można się zgłosić także do części programu poświęconej sztucznej inteligencji. Rozprawy mają dotyczyć m.in. wykorzystywania sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa, a to temat, który bardzo lubimy w naszej audycji. Terminy gonią. Na rejestrację w ramach doktoratów wdrożeniowych mamy czas tylko do 15 czerwca. Tym bardziej warto się wsłuchać w słowa ekspertów. Za tydzień naszą audycję poświęcimy praktycznemu spojrzeniu na ten temat. To wszystko dziś. Piotr Topoliński, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.